witam bardzo serdecznie w czwartym już odcinku realizowanych warsztatów wokalnych w drodze do lepszego śpiewania dzięki Narodowemu Centrum Kultury, program Kultura w sieci. Ja nazywam się Joanna Dolata i będę miała przyjemność poprowadzić już czwarty z serii odcinek poświęcony tematyce praca z utworem, dykcja i rola tekstu w piosence. We wcześniejszych odcinkach dowiedzieliście się o tym, jak powstaje głos, czym jest fonacja, jak prawidłowo oddychać, również jak prezentować się na scenie, jak coś o sobie powiedzieć. Poza tym, że śpiewam, to również odczucie widzów, ciepłe przyjęcie, prawda? Zależy nam na dotarciu do widza, czy jeśli startujemy w programach muzycznych, to chcemy jak najlepiej wypaść, przedstawić się i żeby reżyser uwierzył w nas. Więc to jest bardzo istotne i kluczowe, jak się też przedstawimy, powiemy coś o sobie. I teraz zobaczcie, jeśli powiedziałabym: dzień dobry, nazywam się Joanna Dolata, przyjechałam z miasta. W tym momencie odbiór was, jak ta osoba ma być artystą, powiedzieć coś o sobie, jeśli sposób jej mówienia, artykułowania, czyli otwierania i wydobycia dźwięków waszych z aparatu głosowego, no jest takie po prostu jak brzuchomówca, prawda? Albo zaciśnięte, strasznie przez zamknięte zęby mówione. Tu już mamy światełko, że ups, coś jest chyba z tą osobą, albo bardzo się stresuje, albo ma jakąś wadę wymowy, a jak ona chce śpiewać, prawda? Więc uważajcie na to, że sposób już przedstawienia się, powiedzenia ma ogromne znaczenie. Również powiedzieliśmy sobie o technikach wokalnych, jak nad nimi pracować, z jakich elementów się składają, a dziś właśnie ta dykcja i tekst w utworze. Czym się kierować przy wyborze piosenki czy utworu, jeśli na przykład jesteście w młodszym wieku? Uważajcie na tekst, bo teraz sposób przekazania to jedno, ale też treść. Fajnie śpiewać coś, co mogliście już przeżyć, poczuć, ewentualnie wczuć się w tą sytuację, ale ciężko, żeby na przykład osoba 15-letnia śpiewała, jak to ona się rozwodzi. Na przykład, tak? Zobaczcie, to jest w ogóle coś abstrakcyjnego dla takiej osoby. A często młodsze dzieci wybierają piosenki kosmicznie trudne i właśnie w treści w ogóle nieodpowiednie do swojego wieku. Więc jak później pracować nad tym tekstem, jeśli już na samym starcie treść jest niewłaściwa? Teraz druga rzecz. Często musimy też patrzeć na nasze emocje i nie tylko na nasz stan samopoczucia. Mówią, że jeśli jest dobry aktor, to nawet jeśli miał bardzo przykrą sytuację przed spektaklem komediowym, musi zagrać ten spektakl jak najbardziej żywo, radośnie i wiarygodnie, prawda? Tak samo my, jako wokaliści, różnimy się od instrumentalistów tym, że mamy w piosence tekst do przekazania. Nie tylko nutki, nie tylko same dźwięki jak instrumentaliści, ale również treść. Więc w tym wypadku musimy wiedzieć, o czym śpiewamy i czuć ten tekst. Jeśli nie rozumiecie tekstu, to jak zaśpiewać prawidłowo piosenkę? Jak zaśpiewać przekonująco i z serducha? Tutaj nasuwa mi się taka uwaga, że jako trener wokalny często spotykam się z tym, że ktoś przynosi piosenkę i mówi: dobrze, proszę panią, ja wybrałem piosenkę i zaśpiewamy sobie tam, nie wiem, Running Rihanny. Dobrze, okej. A o czym jest ta piosenka? I tu się zaczyna. Wiecie, podłogę, wzrok i w ogóle. No i w tym przypadku
Okej, znamy melodię, podoba nam się piosenka, ale kompletnie ta osoba nie wie, o czym by miała śpiewać. A wracając do korzeni, melodia, a tekst i interpretacja tego tekstu, no to nie możemy śpiewać nie wiedząc, o czym jest utwór. I czy to jest polski, czy to jest angielski utwór, nie ma to znaczenia. Równie dobrze możemy mieć polski utwór. Pamiętam, jak Niech żyje bal śpiewałam. Musiałam na przykład bardzo przyjrzeć się temu tekstowi z moim ówczesnym nauczycielem, ponieważ ja wtedy nie wiedziałam, co to jest kostucha, czy Niech żyje bal. Wydawało mi się, wow, w ogóle super, niech żyje ten bal, cieszmy się, tak? A to jest w ogóle bardzo smutna piosenka. Więc wiecie, trzeba na to zwrócić uwagę, żeby też później dopasować emocje. I często ktoś świetny emisyjnie, jak też okazuje się później, nie wie totalnie, o czym śpiewał, nagle zatrybi i aha, to o tym jest ta piosenka. I nagle zaczyna śpiewać zupełnie inaczej. No bo jak te emocje przekazać, jeśli ja nie wiem, o czym śpiewam? Takie świetne ćwiczenie na zrozumienie treści i zwłaszcza jeśli śpiewacie w języku obcym, to śpiewając po angielsku warto wiedzieć linijka w linijkę, co ten tekst oznacza w języku polskim. Czyli takie ćwiczenie, na przykład macie piosenkę, nie wiem, na przykład po angielsku jakikolwiek tytuł i śpiewacie sobie ją na tym tekście angielskim przez całość, po czym włączacie sobie akompaniament, podkład muzyczny, albo ktoś wam gra na pianie, nie wiem, na gitarze, na czymkolwiek, tak? Ale macie ten podkład pod spodem i próbujecie, nawet nie śpiewając, może być tylko mówiąc, może być śpiewając, obojętnie, albo dwa levele, najpierw mówię, później śpiewam, to samo, co po angielsku, w przełożeniu na polski. Czyli przekładacie sobie na przykład błyszczą gwiazdy na niebie, a wcześniej śpiewaliście zupełnie po angielsku treść tą, tak? I tak sobie po prostu przez cały tekst próbujecie zaśpiewać. I nawet jak na początku nie robicie tego płynnie sami z siebie, to zróbcie sobie tłumaczenie. Linijka po linijce nad angielskim tekstem. To wam bardzo pomoże w zrozumieniu treści. Na początku możecie nawet sobie wziąć ten tekst, wiecie, na kartkę, czytam i czytam też po polsku, ale później nauczycie się przełożenia języka na myślenie w ojczystym języku, żeby bardziej zrozumieć i być wiarygodnym na scenie. To jest takie pierwsze ćwiczenie. Drugie, też ta treść, niech ona będzie dla was w ten sposób, że jeśli nauczyłam się tekstu, wydaje mi się, że dobra, pewnie wszystko wiem, w ogóle umiem go, tak, potrafię. Często zdarza się, że przed wejściem na scenę myślę sobie, o nie, jak ten tekst, jak to było? Jak w ogóle jedna linijka, ktoś tam inny śpiewa na scenie, wiecie, co innego, a ja sobie próbuję przypomnieć ten tekst, który mam za chwilę zaśpiewać. I czarna dziura, i nie wiem jak, i w ogóle totalnie nie wiem. Ale słuchajcie, to są tylko najczęściej emocje, adrenalina, stres. Wyjdziecie na scenę, usłyszycie pierwsze dźwięki akompaniamentu i wiecie już, co śpiewać. Nie panikujcie. Policzcie sobie do 10 przed wyjściem na scenę, uspokójcie ciało, niech będzie stabilna krtań. A jak będziecie tacy, wiecie, nie pamiętam tekstu, w ogóle jak to było? Bo ja często się z tym spotykałam, zwłaszcza moich uczniów, którzy byli na jakichś pierwszych ich konkursach, to wiecie, to w ogóle jak jeszcze usłyszeli, że ktoś super śpiewa, to w tym momencie, o nie, jestem beznadziejny, ja w ogóle nie pamiętam i nie wiem. Nie, wyłączcie się, nie panikujcie, niech to będzie wasz spokój i przenoszę sobie treść. Przecież jestem przygotowany. Zaśpiewam najlepiej, jak potrafię. Chcę przekazać to, co czuję widzom. I teraz
I teraz zdarza się sytuacja, że zapomniałam tekstu, ale już na scenie śpiewając. Słuchajcie, tutaj jest rada taka, że nie dajcie o sobie poznać. Nie zróbcie, jak to było, nie pamiętam, albo się wyłączacie i w ogóle nie śpiewacie linijki czy dwóch. Spróbujcie w ogóle użyć tekstu z pierwszej zwrotki, nie wiem, z refrenu, albo takiego, jak wam przychodzi na myśl. Przyznaję, ja jestem mistrzynią chyba w po prostu tworzeniu tekstu na bieżąco. Nawet we własnych utworach potrafię zapomnieć, co było w zwrotce, w tekście i w tym momencie wymyślam coś do kontekstu, żeby pasowało. A zdarzyła mi się taka historia, że będąc na scenie, utwór Miasteczko Cud Agnieszki Osieckiej, śpiewam sobie, tam jest cała historia o tym, jak facet był zakochany w kobiecie, ona była taka niby szarą myszką, w sumie w opinii gdzieś tam innych osób może nie zasługiwała na niego, ale ona nie chciała z nim być. I dopiero pod koniec swojego życia, gdzieś jakby jechała do USA, jeden mężczyzna ją bił, zdaje się potoczyło w życiu, a on nadal ją kochał, ten z tego miasteczka czekał na nią. Ona powróciła tam, zeszli się razem losy, zakochani, ale bardzo szybko zmarła. I wiecie, cała historia teoretycznie do opowiedzenia bardzo pięknie w czterech zwrotkach, a ja drugą chyba i trzecią zwrotkę zaśpiewałam właściwie to samo, bo czarna dziura. I załamana, tak sobie myślę na tej scenie, no ale dobra, przekonująco śpiewam, nie zatrzymuję się, opowiadam tą historię. Doszłam w czwartej zwrotce oczywiście do puenty i w tym momencie to co? No przecież nie przerwałam, nie pokazałam tego, ale zeszłam ze sceny i zapytałam się odbiorcą, jak tam było, jak tam, słyszeliście to, że w tym tekście się tak pomyliłam? Jeju, przecież po prostu wszystko źle zaśpiewałam, a oni do mnie, ale gdzie? Co ty w ogóle mówisz? Jak to? Nie, no przecież było dobrze. Ja mówię, tak? Naprawdę? Wy nic nie usłyszeliście? A oni do mnie, no nie, no w ogóle przecież było wszystko w porządku. No to ja wtedy, ojej, jaka ulga w ogóle, wiecie, po prostu kamień z serca, że po prostu przekazałam te swoje emocje, muzykę z serca i nie dałam poznać po sobie, że się pomyliłam. I tego życzę wam, żebyście ten tekst przekazywali jak najbardziej pewnie, stanowczo i nie zwracali uwagi, jak się pomylicie, że nagle jest w ogóle czarna dziura, panika, wzrok spuszczony i pokazuje, że się pomyliłam. Sposobem jest też na przykład, jeśli nie macie takiej zdolności w wymyślaniu od razu na bieżąco tekstu na poczekaniu, to spróbujcie sylab dźwiękonaśladowczych, tak zwanego skatu. Czyli skat wykorzystuje na przykład bardzo pięknie Urszula Dudziak. Potrzebna jest treść, można pięknie sobie wymyślać zgłoski albo zrobić a la wokalizę na jakieś tak, żeby po prostu ten tekst jakoś wam w tym momencie, gdzie sobie dacie na wstrzymanie troszeczkę a w głowie błądzicie, co tam było dalej, zaraz wam zaskoczy. Bardzo istotne jest też, że jeśli śpiewacie w języku obcym, zwróćcie uwagę na wymowę, bo też się spotykam z tym, że ktoś bardzo fajnie wychwyci piosenkę z radia, super ją już zaczyna śpiewać, zna melodię, ale tekst niekoniecznie. Wcześniej się też nie przyjrzał, jak to tam dokładnie wymówić i co jest w tym tekście napisane i okazuje się, że bardzo trudno zmienić sposób wymawiania z tego, jak ja jak powinnam to wymówić, a jak się źle nauczyłam. I w tym momencie, jak macie piosenkę, to jest w ogóle dramat, że później przeuczyć się bardzo trudno. Lepiej od początku, słuchajcie, weźcie sobie, posłuchajcie wymowy od tego artysty, później sami spróbujcie sobie mówić ten tekst, czytać go i dopiero później jak będziecie znali poprawne wypowiadanie słów, zacznijcie śpiewać. Też jest taki portal Forvo się nazywa. Na przykład, jeden z wielu. Wpisujecie sobie
to słowo, które było dla was bardzo trudne, nie znaliście go wcześniej i chcecie jego wymowę poznać, piszcie sobie to słowo i on, ten lektor, tam jeden, dwa, trzy odsłuchy są najczęściej z różnych osób i sobie spróbujcie posłuchać, powiedzieć po nich i taką średnią wyciągnięcie, jak to słowo wymawiać. Polecam bardzo serdecznie, bardzo się przydaje w kontekście wymowy słów angielskich. Pamiętajcie też, że jak na przykład mamy słowo in, na przykład, to bardziej przez in, tak? Bardziej o y myślimy, jeśli jest na początku wyrazu i z kolei g końcóweczki, singing. Nie mówcie tego bardzo, tego g, tylko zróbcie sobie singing, tak? Żeby jak najbardziej, jeśli już się zabieramy za język obcy, no to żeby też najdokładniej sobie popracować nad tą wymową i wtedy też będzie fajniejszy odbiór na scenie was, a nie będzie takiego tak zwanego kaleczenia języka, prawda? Bo ja nie zwróciłam uwagi, co tam właściwie jest. I kolejnym takim aspektem to jest też praca nad tekstem. Jeśli już umiem wypowiedzieć te słowa, umiem, rozumiem cały niby kontekst piosenki, to przejrzyjcie sobie od początku do końca treść utworu, jak chcecie ją zinterpretować, jakimi emocjami. Linijka po linijce przeczytajcie. Nawet jeśli to jest powtórka tego samego, to ja mogę przecież już tutaj czuć inną emocję. Czyli mogę być za pierwszym razem na przykład załamana, a za drugim już coraz bardziej się podbudowuję, albo coraz bardziej jestem wkurzona. I niech to w tym tekście będzie powiedziane, tak? Że ja czuję różne stany. Nie, że klepię tekst la 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 la. Okej, zaśpiewałam. Czysto było? No dobrze, intonacyjnie było fajnie, tak? Niby swobodnie, luźno, ale kompletnie nie wiem, o czym ty śpiewałaś. Albo jeszcze takie słowa są czasami użyte z jakiegoś starszego języka. Nawet w takiej piosence dla dzieci miałam kiedyś imbryk, gwiżdżę ją, bo na gazie jest, albo kloszard kosz. No i te dzieci kompletnie nie wiedziałyby, o czym to jest, a chodziło o to, że były takie kiedyś szklanki z koszyczkami do picia. Pewnie niektórzy z was pamiętają. No i imbryk to jest coś po prostu jak czajnik nastawiony na gazie, czyli grzeje nam się na przykład woda, herbata, tak? Znaczy woda na herbatę. Więc warto jest zwrócić też uwagę, żeby rozumieć każde słowo, nawet że to jest słowo w języku polskim. Zatem wymowę po angielsku uważamy, patrzymy na akcent, natomiast po polsku uważajcie też na pewne pułapki. Na przykład, jeśli mamy na końcu wyrazu ę, czyli na przykład kocham cię, to oczywiście zaśpiewamy kocham cię. Nie zaśpiewamy kocham cię, tak? Tylko zaśpiewamy kocham cię, kocham cię, a nie kocham cię, tak? Tu uważajcie. Natomiast jeśli mamy z tą panią, to jest jedna pani i mam wymówić ą na końcu wyrazu, a nie o m, jak potocznie często bywa, z tą panią się widziałem, tak? Z tą panią. Ale jeśli mamy kilka pań, czyli z tymi paniami, czy widziałem tamte panie, czy oczywiście tutaj mam kontekst cały czas, że są one, no to przyglądam się wielu paniom, a nie panią, tak? Czyli patrzymy sobie na liczbę osobową i tak wymawiamy. Czyli podsumowując, ę na końcu wyrazu jest jako e, a on jako faktycznie on. Chyba, że mamy zapisane om, to wtedy om. I na przykład taki przykład. Mam
małą maskotkę. Powiedzcie sobie sami. Ok, a teraz na przykład z takich zagadek językowych i łamigłówek na wypowiadanie. Pocztmistrz z Tczewa. To jest inaczej jak pocztmistrz z Tczewa. Pocztmistrz z Tczewa. Spróbujcie sobie sami. Troszkę prostszy wariant. Koszt, poczt w Tczewie. Ok, i teraz zobaczcie, co również przy wymowie. Końcówki wyrazów. Często zjadamy kosz, pocz, w Tczewie. Koszt, poczt jest, prawda? Koszt, poczt w Tczewie. Czyli uważajcie na końcówki słów, bo często chcemy już następną linijkę śpiewać, następną frazę, a jeszcze nie skończyliśmy tamtej, gdzie faktycznie powinniśmy dokończyć to słowo. Albo taki przykład. Wpadł ptak w dół. I nie powiemy wpadł ptak. Spróbujcie sobie sami. A teraz odbicie. Czy tata czyta cytaty tacyta? Zobaczcie, co użyłam. Znak interpunkcyjny, prawda? Jeśli się nad czymś zastanawiam, to daję wypowiedź jak znak zapytania. Jeśli czegoś jestem bardzo pewna, to mówię tata czyta cytaty tacyta. To jest też sposób wypowiadania później do piosenki, nie? Zwróćcie sobie uwagę, jaki kontekst jest wypowiedzi. Czyli spróbujcie sobie powiedzieć ze znakiem zapytania. Czy tata czyta cytaty tacyta? Tata czyta cytaty tacyta. Myli wam się trochę? To w wolnym tempie. Pamiętajcie, że jeśli mam jakiś problem do wypowiedzenia danym, nawet to też po angielsku jest, często jest jakaś trudniejsza fraza i wszyscy łamią język, próbują jak najszybciej, a wy zacznijcie od wolnego tempa. Powiedzcie sobie wolniej tą frazę, a później troszeczkę szybciej i jeszcze szybciej i jeszcze i się okazuje, że ona nie jest już problematyczna. To spróbujmy sobie takie. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Próbujemy. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Teraz spróbujcie ze mną troszkę szybciej. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. I spróbujcie jeszcze szybciej. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Jeszcze szybciej. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. I jeszcze szybciej. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Jeśli nie wyrobiliście w tym tempie, piękne zadanie domowe po tych warsztatach, żebyście sobie spróbowali od wolnego tempa do szybszego powiedzieć tą frazę. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Na co to, po co to, na co to, po co to, na co to, po co to jest. Okej? Dobra. Jeszcze takie trudniejsze było rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował się. Próbujcie. Trudne te zbitki mamy, prawda, w języku polskim. Ale właśnie po co są te ćwiczenia? Oczywiście też trzeba pamiętać, że przy tych ćwiczeniach nie na wszelką cenę jakoś tak bardzo tutaj, tylko ze spokojem właśnie od wolniejszego tempa do szybszego pracujemy sobie nad tą dykcją, żeby mówić wyraźnie, otwierać buzię. Nie też tak bardzo szeroko, a tutaj zaciśniętymi zębami, prawda? Tylko sposób swobodny wypowiadać tekst. Ucząc się tekstu i wymowy, możecie się jeszcze pokusić o takie ćwiczenie, że czytacie sobie w różnych rolach tekst. Czyli na przykład czytam tekst jak mała dziewczynka, a za chwilę próbuję przeczytać tekst jak
wielki pan profesor na wykładzie i przekazuje tą treść zupełnie innym głosem, to pomaga często takim osobom, jak na przykład mówią tak tutaj, tutaj bardzo pod nosem i w ogóle i po cichutku, bo one się, broń Boże, boją, żeby było ich słychać, to wtedy powiedzieć to bardziej stanowczo, przećwiczyć takim wypowiadaniem dźwięku, dużo, dużo nam to da. Okay? Czyli popróbować sobie rolę. Z kolei jeśli ktoś bardzo mocno i głośno i zaciska się i w ogóle nie wiadomo jak, niech spróbuje sobie powiedzieć takim troszkę słabszym językiem i takim na przykład jakby był małą, nieśmiałą dziewczynką, żeby trochę sobie tego balansu, żeby był balans, wypracować sobie tą swobodę, okej? Okay? No a przy okazji troszeczkę też aktorsko poćwiczyć. Zachęcam też wszystkie osoby, które mają problem z swoim aparatem logopedycznym bardziej w kontekście, że źle układają język, mają problem z szeleszczącymi na przykład z głoskami, że język gdzieś im podchodzi, tak często mówią, że seplenią, czyli że seplenimy, że właśnie niektórzy mają problem z wypowiedzeniem ry. Słuchajcie, moi drodzy, to nie jest tylko praca, jeśli jest się dzieckiem. Dorosłe osoby również mogą śmiało popracować nad swoją wymową i to bardzo Wam się przyda, jeśli jesteście na przykład zawodowymi wokalistami, a cały czas gdzieś słyszycie, że źle wymawiacie, czy na konkursach na przykład przez złą dykcję nie dostawaliście nagrody. Śmiało zgłosić się do logopedy, który pracuje z wokalistami. Ja się bardzo cieszę, że w jednym z następnych odcinków będzie również Magdalena Kizinkiewicz, świetny specjalista od mowy, od wyrazistości mowy, od pracy nad językiem, nad aparatem naszym, żebyście po prostu potrafili pokonać swoje słabości, swoje dysfunkcje, bo w takiej pracy naprawdę ze specjalistą dacie radę poczynić takie postępy, że będziecie sami zdziwieni. To samo z rozluźnieniem stawu skroniowo-brzuchowego, który też często Wam wpływa na złą wymowę i dykcję, bo na przykład jesteście cali tutaj w aparacie mowy pospinani. To również do kontekstu całego mówienia ma ogromne znaczenie. Także pamiętajcie, że praca nad naszą emisją głosu jest wielopłaszczyznowa. Nie tylko technika wokalna, ale również właśnie praca ze specjalistą od stawu skroniowo-brzuchowego, z logopedą, również z fizjoterapeutą. Często zdarza się, że jakieś dysfunkcje w głosie, wasze złe wypowiadanie słów czy blokady są spowodowane napięciami w ciele, więc warto tutaj skupić się też na tym aspekcie. Podsumowując sobie dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, wybierając repertuar, kierujcie się serduchem. Pierwsza rzecz, czyli to, co czuję, co chcę śpiewać, co chcę przekazać słuchaczowi, ale nie tylko w kontekście muzycznym, czyli żeby to było na Wasze możliwości na dany czas. Nieraz ktoś chce zacząć dopiero śpiewać, a chciałby już Whitney Houston, gdzie jego skala głosu jest mała, ma dużo dysfunkcji w głosie, no to polecam zacząć po prostu pracę od podstaw, od prostszych ćwiczeń, później piosenek, no i wzbijamy się na wyżyny. Ktoś bardziej zaawansowany oczywiście może sobie pozwolić na różnego rodzaju materiał, jeśli jest w emisji głosu już zaawansowany i w występach scenicznych, ale nie zapominajcie o tym, że nie jesteśmy tylko maszynkami do dźwięku, a również chcemy przekazać słuchaczowi coś od nas, jeśli chodzi o emocje i treść utworu. Czyli treść ma być przekazana tak, że zgodnie z moim sumieniem, z tym, co czuję, co odgrywają również w śpiewie emocje i ja wiem, o czym śpiewam. To jest bardzo istotna, kluczowa kwestia, okej? Okay? Czyli skupiam się na wymowie, na pracy aparatu głosowego, ale również głowa myśli, co
ja mam w ogóle temu słuchaczowi powiedzieć śpiewając, o czym jest tekst piosenki. Naprawdę nie zapominajcie o tym, skupiając się tylko na warstwie muzycznej. Nie. Tekst równorzędna, ważna sprawa przy śpiewaniu. I cóż, kochani, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za odbiór dzisiejszego odcinka, że macie ochotę i poświęcacie swój czas na rozwój i chcecie zaczerpnąć informacji właśnie poprzez te warsztaty. Kolejny odcinek będzie poświęcony ćwiczeniom, konkretnym ćwiczeniom wokalnym, a kolejne będą właśnie z dwoma specjalistami, o których już Wam wspominam w trakcie odcinków. No i ósmy odcinek z serii to podsumowanie całego cyklu, dzięki któremu mam nadzieję, że poszerzycie swoją wiedzę, chęci do śpiewania i być może też rozpoczniecie już indywidualną potem pracę nad swoim głosem. Bardzo, bardzo dziękuję.